Namaste! Marii Bukardy z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. I jak już sama nazwa tego filmu wskazuje, będę mówiła dzisiaj o 11 faktach z mojego życia. Jeżeli znasz mnie już dłużej, to niektóre z nich nie będą dla Ciebie żadnym zaskoczeniem, ponieważ kilka razy może wplatałam je w nasze ceremonie co czwartki lub czas ze mną, tak aby wyjaśnić pewne rzeczy. Zaczynajmy jednak. Pierwszym faktem jest to, że jestem urodzeniową trzydziestką trójką, czyli tak zwana liczba mistrzowska i chińskim smokiem. Drugi fakt dotyczy właściwie całego mojego życia, a mogę go ująć takimi słowami, że bezgranicznie kocham taniec. I w zależności od. Etapów mojego życia były to różne formy tańca, często jednak pomieszane. Czyli potrafiłam przez, do dzisiaj potrafię, przez bardzo, bardzo długi czas w kółko wręcz tańczyć do bolero, Rawela albo do jakiejś sekwencji z jeziora łabędzie. A jednocześnie myślę, że również dzisiaj byłabym w stanie powtórzyć to, co. Kiedyś, um, czego kiedyś dokonałam, mając 20 kilka lat, czyli bez przerwy przez 16 godzin tańczyć na koncercie Techno. I taniec jest częścią mojego życia, ponieważ w tańcu mam. Największy taki moment ładowania akumulatorów, czucia mojej siły, mocy, ponieważ ty wiesz, że ja często powtarzam, że w zdrowym ciele zdrowy duch, ale również jak to ciało się porusza, jak to ciało, jak to ciało funkcjonuje, tak również może dusza przez to ciało działać, ponieważ ciało jest świątynią dla duszy. Kolejny fakt dotyczy mojego związku. Jestem w związku dokładnie od 20 lat, jeszcze nie z pełna, ale początkiem lutego będzie to dokładnie 20 lat. Moim partnerem jest saksończyk. Oczywiście nie mylić z Niemcem, to jest zupełnie inna mentalność i mój partner jest moją drugą połową, z którą spotykałam się przez wiele inkarnacji, i również na tą inkarnację, żeśmy się umówili, że spotkamy się dokładnie w tym samym miejscu, w którym spotkaliśmy się na jednej z naszych ostatnich inkarnacji, i na tej inkarnacji, która była dla mnie bardzo ważna i do dzisiaj ma dla mnie szczególne znaczenie. A mianowicie, była to inkarnacja mniej więcej w czasach średniowiecza, gdzie mieszkałam w Bawarii i gdzie jako młoda dziewczyna o ognistych włosach, jak dzisiaj, zostałam posądzona o czarę. Mój ojciec był kupcem, kupcem, który. Przywoził towary z dalekich krajów i wtedy, gdy zostałam o te czary posądzona, to mojego ojca nie było. Ratowałam się wtedy ucieczką i tak spotkałam moją drugą połowę, dzisiejszą drugą połowę i wówczas ówczejszą również drugą połowę. Ten mężczyzna był wówczas rycerzem templariuszem, i to było dokładnie w tym czasie, gdy templariusze zostali oskarżeni. O najgorsze możliwe zbrodnie, i wiele rycerzy, templariuszy wycofywało się z środkowej Europy czy z południowej Europy i ruszyli w kierunku Portugalii. I tak wtedy po raz pierwszy żeśmy się spotkali, i w tej inkarnacji, dokładnie w tej inkarnacji, odwiedziliśmy w Portugalii te wszystkie miejsca, które były wtedy etapem naszej podróży czyli ten krąg inkarnacyjny, jak gdyby się zamyka. Kolejnym faktem z mojego życia jest to, że moja dusza pochodzi z Oriona i te wszystkie osoby z Was, które nadal czekają na ten podcast na temat pochodzenia dusz, naturalnie on będzie w odpowiednim momencie. Jeżeli wiemy, z, skąd pochodzi nasza dusza, to możemy jak gdyby łatwiej zrozumieć to, jak postępujemy, jak nasza dusza czego, czego oczekuje, jakie ma zadania, jakie ma powołanie. Kolejnym faktem, to już jest fakt piąty z mojego życia, moją pracę magisterską na studiach historycznych pisałam na temat kobiety, kobiety z wyższego stanu Katarzyny Skrzeńskiej w księstwie Oświęcimsko-Zatorskim. Ta kobieta była rycerzem, rozbójnikiem. I gdy pisałam moją pracę, to mój profesor promotor często mi wskazywał, że hmm, on już wie dlaczego ja ten temat wybrałam, mimo że Przeznaczył mi zupełnie inny temat, a mianowicie chciał, abym pisała na, o historii świerklańca. Chciał mnie bowiem już pokierować w kierunku doktoratu na temat dziejów. Ówczesnych dziejów i skierować mnie do swojego przyjaciela w Ostrawie. Jednak odmówiłam pisania tego tematu i tak troszeczkę było to takie właśnie rewolucyjne nastawienie, bo jeżeli profesor, promotor wybiera jakiś temat i szczególnie chce nas promować, chce nam pomóc osiągnąć jakiś stopień naukowy, no to powinniśmy jak gdyby przyjąć to. Z ukłonem, a ja tego nie przyjęłam, i mój temat był zupełnie niezgodny z jego oczekiwaniami. I to wiele, wiele razy mi wypomniał. Kolejny fakt z mojego życia. Ten na pewno już znasz, to jest to, że piszę powieści, nowele, opowiadania i wiersze. Mniej więcej jak dobrze pamiętam, od 9, 10 albo 11 roku życia napisałam na przełomie tego, od momentu początku do 18 roku życia, ogromne ilości. Ogromne ilości manuskryptów i spaliłam je wszystkie na moje 18 urodziny, ponieważ miałam takie wówczas przekonanie, które wynikało jak gdyby z tego małego ego, że jeżeli kiedyś zostanę znaną pisarką, to nie chciało moje ego, aby moi czytelnicy poznali pierwsze początki, ponieważ jak gdyby wstydziłam się tego, że byłam niedoskonała. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to było szaleństwo, i nigdy więcej nie zrobiłabym czegoś takiego. Kolejny fakt, a mianowicie siódmy fakt, już na naszej liście, tak, zbliżamy się do końca to jest fakt, który myślę, że Cię zaskoczy. Biorąc pod uwagę ilość filmów, gdzie stoję przed kamerą, to ten fakt może być szokujący. A mianowicie zawsze, ale to zawsze, zawsze, zawsze mam ogromną tremę, zanim włączę kamerę. Jak włączę kamerę, wszystko odchodzi i czuję się jak w swoim żywiole, ale zanim do tego dojdzie, mam ogromną tremę. Zawsze jestem tak niepewna, czy wszystko powiem tak, jak chcę powiedzieć, czy, czy to będzie idealne, czy to będzie takie, jak być powinno. Kolejny, ósmy, ósmy fakt z mojego życia to jest taki, że dokładnie teraz jestem na mitycznej Atlantydzie, czyli jestem na Wyspie Maderze i znów kończę jak gdyby mój krąg inkarnacyjny, ponieważ moja pierwsza inkarnacja mojej duszy była na tamtej ówczesnej, znanej nam tylko z legend, historycznych przekazów Platona. Właśnie na tamtej wyspie Atlantydzie, i dzisiaj jestem tutaj, jak gdyby kończąc cały ten proces. Dziewiąty fakt z mojego życia, ten będzie wiele osób interesował to są moje wymiary. Czyli y, mam 170 cm wzrostu, moja waga waha się od 52 do 54 kg, i moje wymiary to. 89, 67, 90. Dziesiąty fakt z mojego życia, też myślę, że wiele osób zaskoczy: to jest to, że zawsze lubiłam, zawsze nosiłam, będę, myślę, że. Do końca życia lubić i nosić buty na no bardzo wysokim obcasie, czyli albo szpilki, albo wszelkiego rodzaju buty, gdzie ten obcas jest tak 7 cm, 8 cm. To jest dla mnie taki wyraz, jak zachować równowagę, ale jednocześnie, gdy ubieram takie buty, czuję tą magię. Magią kobiecości. I jeżeli jesteś kobietą, to z pewnością to znasz, że jeżeli ubieramy zwykłe jakieś pantofelki czy jakieś buty sportowe i potem przechodzimy na szpilki albo przechodzimy na buty na tak wysokim obcasie, to jest to zupełnie inne odczucie, zupełnie inne samopoczucie. No, i ostatni fakt z mojego życia to jest taki, który myślę, że też wiele osób z Was zaskoczy, że jestem nieprzewidywalna. Kiedyś mój przyjaciel powiedział tak: Wiesz, Mario, ja po tobie mogę spodziewać się wszystkiego. Na przykład, że po wielu miesiącach braku kontaktu nagle zadzwonisz do mnie na telefon i powiesz. Cześć Antoni, to ja, Maria. Słuchaj, wiesz, potrzebuję, żebyś mi powiedział, jak mogę przejechać przez Bielsko przewożąc żyrafy, czyli gdzie są drogi o odpowiedniej wysokości, że mogę z takim transportem przejechać. To myślę, że pokazuje ci bardzo, bardzo symbolicznie i bardzo obrazowo tą nieprzewidywalność. Czyli osoby, które nawet bardzo dobrze mnie znają, wiedzą, że mogę w każdej chwili zachować się inaczej niż by mnie zaszufladkowały. I to jest właśnie to, czego staram się Was uczyć, staram się Wam przekazywać na przykład poprzez nasze ceremonie, że. Szufladkowanie ludzi, szufladkowanie pewnych rzeczy, to jest mm, bardzo ograniczające, bo jesteśmy w morzu nieograniczonych możliwości i każdy z nas ma nieograniczone możliwości e, tworzenia, kreowania, ale również tej, tego samodoświadczenia siebie w różnej postaci. To wszystkie 11 faktów, które dzisiaj dla Ciebie tak spontanicznie przygotowałam. Jeżeli takie filmy tego typu Cię interesują, to koniecznie zostaw chociażby serduszko w komentarzu poniżej, albo coś powinnam wyjaśnić, może coś powinnam zgłębić, może coś Cię szczególnie rozśmieszyło, zainteresowało, zainspirowało, to również bardzo proszę, pisz. To wszystko w komentarzu. Ja czytam wszystkie komentarze, i dla mnie są one takim, takim dialogiem z tobą. Po tym takim długim, dosyć długim monologu, po 13 minut no, 11 faktów, 13 minut <gryw> bardzo pięknie się to wszystko zgrywa. Po takim długim monologu y, potrzebuję z tobą tego dialogu, i to pole komentarza będzie. Idealne. Oczywiście możesz przesłać również ten film, udostępnić go na Twoich mediach społecznościowych, gdzie chcesz, jeżeli chcesz się tym wszystkim podzielić z kimś innym. Do zobaczenia, do usłyszenia najpóźniej. Najpóźniej, widzimy się w czwartek na 186 ceremonii, a temat jest tak fascynujący. Będziemy mówić o tym, co różni ludzi sukcesu od ludzi, którzy nic w życiu nie osiągnęli. Będziemy mówić o tym, jak zrealizować wszystkie marzenia, i to tak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, z lekkością i radością, i jak możesz sprawdzić Twoje cele, by uniknąć rozczarowań, frustracji i tego typu emocji. Do zobaczenia więc Twoja Maria Bukardi.